A moim kolejnym gościem jest Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Jeśli pan pozwoli, krótkie przypomnienie również dla naszych słuchaczy, bo wracamy do sprawy bandyckiego napadu w biały dzień tęczowych aktywistów LGBT na wolontariuszy i kierowcę Fundacji Pro Prawo do Życia. Jeden z prowodyrów napaści usłyszał już zarzuty prokuratorskie, jest też wniosek do sądu o jego aresztowanie, ale niech państwo, tutaj się zwracam do naszych słuchaczy, zgadną, co zrobił sąd. Nie widział potrzeby zatrzymania bandyty. Jak pan skomentuje tę sytuację? No ja po pierwsze bardzo się cieszę, że policja zadziałała energicznie i skutecznie i to samo zrobiła prokuratura, bo te zarzuty no są mocne i odpowiadają rzeczywistości. Natomiast to, że sąd uwolnił tego bandytę, trzeba to wprost powiedzieć, no to budzi mój niepokój, bo to znaczy, że to jest przyzwolenie na tego typu działania. Wprawdzie to jest na razie, to nie jest stwierdzenie, że był niewinny, tylko że nie warto trzymać go w areszcie tymczasowym. Tymczasem pan Szutowicz, który podaje się za kobietę, no nie zachowuje się jak kobieta, zachowuje się jak agresywny mężczyzna, no i stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy no głoszą poglądy, które jakby to powiedzieć, nie podobają się środowiskom LGBT. No, to jest zadziwiająca dla mnie sytuacja, w której sąd wypuszcza takiego człowieka agresywnego na wolność. Ciekawe, gdyby pani sędzia czy pan sędzia zostali w ten sposób potraktowani, jak zostali potraktowani wasi wolontariusze. Przypomnijmy proszę, czy tam faktycznie sprawca był tylko jeden, bo to jest też jeszcze zasadnicze pytanie i proszę przypomnieć, co się stało, jakie były straty fundacji. No to znaczy tak, tam kilkadziesiąt osób wypadło z takiego okupowanego przez właśnie tęczowe środowiska ruiny, czy mówiąc po zachodniemu, skłotu. Tak. I najpierw właśnie ten główny prowodyr, pan Szutowicz, zablokował naszą furgonetkę, która jeździ po Warszawie, po innych miastach też, prezentując zawartość standardów edukacji seksualnej w Europie, tych no, takich bardzo europejskich standardów, które zachęcają dzieci do masturbacji i do doświadczeń seksualnych. Tak? Tak, tak, tak. No więc ta furgonetka bardzo się tym państwu nie podobała, zablokowali ją, następnie przebili opony, człowiek z nożem, takim dużym nożem zaczął ciąć nasze banery. Prawdopodobnie to też on przedziurawił te opony. No i później właściwie uniemożliwiali w ten sposób naszym kolegom oddalenie się z tego miejsca. No było groźnie. Jeden z kolegów, który filmował całe zajście, został przez kilka osób powalony na ziemię. Dzięki interwencji przechodnia no, został uwolniony i może to właśnie wtedy to wystraszyło tę bandę i oni no, przestali napadać na naszych kolegów, także... No tak, to moje pytanie jest jeszcze takie. Dlaczego wobec tego prokuratura czy policja zatrzymała tylko jedną osobę? To jest pytanie do prokuratury i policji. No można powiedzieć tak, że ten pan Szutowicz, to on się dał poznać wielokrotnie w poprzednich akcjach. On się też chwalił na swoim Facebooku no właśnie osiągnięciami i to chwalił się tym, że ukradł tablicę rejestracyjną. Także ja myślę, że on został zatrzymany dlatego, że nim było kłopotów.
kłopotów ze zidentyfikowaniem go. Być może jeśli chodzi o inne osoby, no na przykład ten człowiek z nożem, no te, też jest ciekawe, bo no być może jeszcze policja nie ustaliła jego tożsamości, ale przypuszczam, że pan Szutowicz go zna. Wystarczy, żeby weszła do tej kamienicy, jak tam pan powiedział, do tego skłotu i przejrzała to towarzystwo. Proszę powiedzieć, jakie były straty? Czy już państwo policzyliście te straty i skąd weźmiecie pieniądze na naprawę tego wszystkiego? No, jak zwykle pieniądze dostajemy od naszych darczyńców, także ich hojność jest naprawdę wielka. Dzięki temu możemy prowadzić te akcje, które odbijają się w szerokim echem w całej Polsce i nie tylko. I dzięki temu my możemy pokazywać prawdę. Pokazywać prawdę, bo tak, no właśnie ci rozmaici seksedukatorzy mówią, że no gej jest okej, w ogóle homoseksualizm jest fajny, wszelkie dewiacje są fajne, a my pokazujemy, na czym ta fajność polega i jakie są jej dramatyczne skutki dla ludzi, którzy z seksualnością eksperymentują. I że to no, przede wszystkim dotyczy młodych ludzi. Epidemia chorób wenerycznych, depresje, samobójstwa. To jest skutek tego zachwalanego przez niektórych również włodarzy miast stylu życia. Rozumiem, że prawda ich tak boli, że postanawiają używać siły i przemocy wobec tych, którzy ją głoszą. No jak zwykle, ci, którzy nie mają argumentów, posługują się siłą. Proszę powiedzieć, czy ma pan jakiś pomysł na to, jak zatrzymać tę tęczową antifę, by nasze ulice były wolne po prostu od przemocy, od wszelkiej przemocy? To znaczy tak, no my nie jesteśmy w stanie tego sami powstrzymać. Apelujemy do policji, do prokuratury, żeby podjęły jakieś no, efektywne działania, bo inaczej będzie tak jak na Zachodzie, gdzie to lewackie bojówki ustalają, komu wolno po ulicy chodzić i mówić, przekazywać swój pogląd na sprawy publiczne, a komu nie wolno. No więc cieszymy się, że policja i prokuratura no, zareagowały na tę sytuację. Mamy nadzieję, że i w sądzie też tak będzie. Jeszcze inne pytanie jest dotyczące tego jakby samego. Czy pan obserwuje jakieś społeczne przyzwolenie na taką agresję, na takie formy zachowania przemocy na ulicach naszych miast? Czy raczej wręcz przeciwnie? Większość z nas To znaczy ten spór cywilizacyjny się toczy i on się zaostrza. Więc możemy obserwować, że rzeczywiście taki poziom agresji w społeczeństwie wzrasta, co obserwowaliśmy też w kampanii wyborczej, tak? No bo no, trzeba powiedzieć, że pan Trzaskowski, no to entuzjasta LGBT i tych środowisk, finansuje ich, zresztą podobnie jak pan Jaśkowiak w Poznaniu. W tym obozie właśnie tolerancyjnym i postępowym, to widać taką straszliwą nienawiść dla ludzi inaczej myślących. No więc ludzie poddani tej postępowej propagandzie traktują osoby, które ośmielają się mieć inny pogląd, jako no, jak nie ludzi, tak? Że no, można na nich się rzucać, kopać, bić ich, no bo nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. No ale później wychodzą na ulicę w tak zwanych marszach równości i pouczają innych o równości, domagają się równości, szacunku i miłości. Tak jest. Szacunek i tolerancja dla siebie, ale nie dla tych, którzy nie podzielają ich zdania. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za podjęcie telefonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia, był gościem tej części Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.